Hejka. No cześć, jesteśmy w kolejnym odcinku z herbatki. Tak. Ogólnie grałem tutaj sam już, ale chyba tego nie zobaczycie. Nie wiem, raczej jako może bonus jakiś czy coś. Raczej nie, więc wiem, to jest za dużo powiedziane, co tutaj robić. Nie wiem. Natomiast wiem, że mamy zbugowany sekret, jeśli chodzi o flaszkę. Aha. Tam w tym szybie wentylacyjnym, ponieważ, znaczy my możemy tam wrócić, nie ma problemu. Nawet teraz i spróbować to jakoś zrobić, żeby się otworzyło, ale tam jak się bawiliśmy z tymi drzwiami i z tym prądem, no to ta kratka powinna być po prostu otwarta, a bez tej flaszki nie będziemy mieć dobrego zakończenia, znaczy dobrego, jednego z ośmiu, więc dlatego a jak się szkoda, idzie do teraz cię poprowadzę. Jeśli chcesz. No i mamy zbugowane, moim zdaniem nie da się tego, możliwe, że w swojej kolejności coś zrobiliśmy, ale i skrypt się nie załączył. Głupie. Nie mam pojęcia, bo ja chodziłem w tej wewte między tymi drzwiami a tym bezpiecznikiem przez tą kratkę na kucaka wtedy i ani razu nie było otwarte, czy ja miałem włączone zasilanie, czy nie, więc nie wiem, o co chodzi. Materiał jest na ten odcinek tutaj, my będziemy mieli zakończenie, no takie pośrednie. Możemy pokazać jedno z zakończeń, właśnie teraz idąc tutaj na łóżko, choć pójdziemy, pokażemy. Jak na łóżko? Tą taką panterkę, że tak powiem. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie jestem. My jesteśmy w tej głównej sali, nie? Co no, te ale kryształki? Co na tej panterce się robi? No i się użyje akcji, ładnie ona się położy i to jest jedno z ośmiu zakończeń, pokażmy. Dobra, położy, robi coś. Alek się bawi słonikiem, bo mu poszukałam. Okej. Okay. Alex! Zejdź z półki, miałeś się bawić słonikiem. No. A to ten czarny ekran, to co to ma być? Aha, dobra. To na tak leży, no nie ma... do końca życia? No nie mamy łapacza snu, więc nas zjadło, że tak powiem. Okej. Okay. Dobra. Dobra, no więc, co proponuję zrobić? Jeżeli no. chcesz, jeśli wy coś kombinujemy, to co zobaczycie, tam. A jeśli nic tam nie zrobimy, to ja to po prostu wytnę, bo to szkoda czasu antenowego. A na przykład te lary pływane, żeby zrobić, to nic nie da, nie? A w ogóle da się? Tutaj? No dozy? Jakieś... dozy? Nie wiem, Sary tylko kiedyś tłumaczył, jak to się robi, on to dozy wszędzie. Się klika na klawiaturze, i ale nie zawsze custom pozwala. Klika się takie przyciski, dozy, wszystkie no, naraz. No, no, i ona pływa wtedy, nie? Tak. Ale to nam nic nie da, bo jest krata zamknięta, tak. Więc... Dobra, chodź, wracamy na dół po tych schodach, no, na około kręconych z tego strychu. Czekaj, momencik, bo ja nie wiem, jak to się wraca. To jest jakaś flara, czy coś? Nie. Nie ma właśnie hit. Nie, bo wiecie, bo gramy w customy... Na różne przedmiotnictwa. Oho. Mhm, biega teraz. Które, pół ten piętro? Obraz, taki obraz, no wprost, ta baba siedzi, nie? No. No, to w lewo idziemy. Czy baba siedzi? Nie, nie w lewo, po prostu szukaj tego kibla naokoło męskiego. Mam, dobra. Męs, w lewo ogólnie, tak. No i tutaj jest ta krata w łazience od razu, nie? Znaczy, ona jest na kuckanym, tak? Czy... Tak, u góry. No i to jest zamknięte, tego się a, nie da rozwalić. Nie da się tutaj prysznica zrobić jakoś, coś? Moim zdaniem to chodziło coś z tymi dźwigniami, żeby te drzwi się otworzyły, żeby prądu nie było. Ale to ani razu u mnie nie było u góry, ta flaszka. Nigdy. Więc ja nie rozumiem, nie wiem. Czekaj, wejdę tam. A ta no dźwignia, jest to że zamknięte. Tak powiem... Tak, i ta dźwignia już nie działa. Nie da się jej zrobić, cisnąć. Te bezpieczniki też jakby ona no nie robi nic z tym, tak? Ciemno tu jest, denerwuje mnie. Może to. Sobie zmienię zaklęcie na jakieś inne, ale mówię. Zaklęcie? Bo a, mamy... a ona nie używa tej dźwigni, mówisz, tak? No nie. Nie. A jest tutaj druga puszka, dlaczego jest ona nierozwalona? A w ogóle się rozwalają? Raczej nie. Poczekaj, bo ja mam zaklęcie mrożone. No ja mam właśnie te drugie teraz. No próbuję rozwalić tą kratkę, ale ewidentnie nie, ona ma być otwarta. A najgorsze jest to, że brakuje nam tylko tego, bo będziemy mieli wszystkie notatki, a to też jest inne zakończenie, w sensie dobre.
za zebranie wszystkich dokumentów dotrzymujemy przedmiot. A my takowy będziemy mieć. Nie, no nie wiem, no już kran dotykam. W kiblu znaleźliśmy notatkę, bo ty znalazłaś, to pamiętam. Myślę, że też nie da się tego zbagować jakkolwiek. Ogólnie dostęp tutaj robimy dźwignią na zewnątrz, tam dźwignią. Tutaj, jeśli chodzi o ten sekret. My tą dźwignię mamy zrobioną, wiesz, tam na tym takim tarasie. No i po prostu nie działa to nam. No, no i co mam mogę powiedzieć? Powiem tak, flar nie mamy, więc nie zrobimy. No niestety. Możliwe, że w tym momencie tutaj przyszliśmy po prostu, nie? To głupie trochę. Także tyle w kwestii wyjaśnienia. Chyba, że wy mieliście też taki problem, no to możecie dać znać, z chęcią się dowiem. Bo sprawdzałem na YouTubie już to wszystko i ewidentnie to ma być otwarte, a my mamy zamknięte. I dźwignia do tego sekretu to jest ta tutaj. Tutaj jest ten balkon, na który się wychodzi do tej dźwigni. No ale nie da się jej zrobić drugi raz, no to co? No nie dałem. Flar nie mamy, no to my tutaj nic nie wykombinujemy. Dobra, no. Loaduję w tej głównej sali tam. Tak. No przy zagadce. No i co tu się robi? No i teraz tak. No. Podchodzimy do wszystkich, bo ja nie wiem, co ty zrobiłaś ostatnio. Trzeba nic podejść do wszystkich szafek, pozbierać rzeczy z szafek, w każdej, ale nie z każdej szafki się bierze rzecz do ekwipunku. W sensie są notatki do czytania tylko przy biblioteczkach. No i trzeba będzie po prostu do nich ciągle podchodzić, żeby wiesz, żeby tam czytać, nie? Tu mamy taką tablicę ze znakami jakimiś. Mars, Wenus jest i tak dalej. Tak. No i będzie książka o tym. Zaraz trzeba będzie sobie dopasować, że tak powiem, znak zodiaku do planety. O, mam tutaj w ogóle... I to było bardzo trudne. Nie wiem, jak na to wpaść. Bo zrobiłem tą bibliotekę przy tej tablicy. Jesteś przy niej? Chodź, czekaj, bo żebyśmy razem patrzeli na... Minami. Czekaj. Dobra, no to jak ten, to iść naprzeciwko. I coś ci powiem. Czy ona coś wzięła? Mi wzięła ciasto. Więc ja już to muszę może ty przeszukałaś. No, dobra, no jestem właśnie tutaj. I co tutaj mamy? Nie, ona od nic strony nie jakby... Od strony, żeby dupą do biurka było. Ta tablica tutaj, nie? Do biurka? To jest biurko gdzieś? Tam przy tym, co zegar jest... I te fasolki no, się dobra kręcą. No, no i tutaj jest taką... Helga z horoskop Guidę jakieś. Tak. No i interesuje nas, zaraz ci powiem, co nas interesuje, ale mamy tutaj, jakby jest napisane, tak, że Beardstone scary more than la 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 la, each sign listed previously, czyli te wszystkie Libra, Scorpio i tak dalej, is linked to the following Beardstones respectively, tak? Czyli tak jakby ja to rozumiem, że po kolei, to do tego, że to się wszystko ze sobą łączy, tak? No i mamy te kryształy tutaj wypisane i ciężko wpaść na to moim zdaniem, który z kryształów mamy wybrać, bo jaką masz podpowiedź do tego? Żadną tak naprawdę. Jedynie kolory, tak? A teraz wyjdźmy stąd. No. Z tej sali w ogóle. Jeszcze raz chodźmy tam, gdzie jest kibel męski. Nie wiem, czy masz zapis. Ja mam akurat. Nie, a czemu zaś tam mam iść? No bo coś ci muszę pokazać, żebyś to zczaiła, skumała w ogóle, o co chodzi. Koło kibla męskiego jest te trofeum, które trzeba dać do tego Goldsmitha. Pamiętasz to jeszcze? Bo to by dawno graliśmy. Tam skąd byliśmy fioletową taką bombkę, kulkę. No tak, ten jego pokój ze szpargałami na klucz. Tak, był, no i jest ten podejścik, tak? Aha, ale bo tyśmy tu jeszcze nie ma. Pokój. Koło kibla męskiego, tak jak do kaczora byliśmy, naprzeciwko jakby. Od razu obok drzwi, w sensie na ścianie. Naprzeciwko jakby. No jestem, no i jest piedestał. No i zobacz, jaki ma kolor piedestał. No, taki niebieski, tak? No taki dziwny. I właśnie taki kolor masz dopasować do tego kryształu, który jest w książce. I to jest jedyna chyba podpowiedź, jaki to jest ten jego Beardstone. Mhm. Bo pamiętasz, jak dawaliśmy te czerwone kryształki w głównej sali, gdzie te duchy były? I tam też były kolorami oznaczone zawsze podesty, jaki trzeba dać kryształ. I tak wpadłem na to, żeby właśnie, że to może to. No i tak było. No to ci już mówię właśnie, że taki kolor ma być. A są trzy podobne kryształy w takim kolorze, więc powodzenia, żeby sobie wybrać, który, nie?
No to to już załatwiliśmy. To co, zaś mam wrócić tam do tej sali? No, czytać w sumie, bo niech ci nie chce wracać. No jestem, no i co dalej? No to rób kolejną biblioteczkę. Ona wzięła coś do ekwipunku. Mi przynajmniej. Który to jest kolor? Ten safir byś to wziął? Poczekaj, już patrzę. Tak, to będzie szafir. No tutaj z tej biblioteki to ona mi nic nie bierze, bo już widocznie to jest wzięte przeze mnie. No dobra, no to trzeba będzie to zaraz przeczytać. To chodźmy do kolejnych bibliotek. Bibliotek, szafek. Tu, o, tu są jakieś gwiezdne, Chapter drogi mleczne 7, i tak, tak dalej, nie? Chapter 7 i jeszcze jest jedna tutaj obok ta szafeczka. To poczytania. Alex! Nie wiem, czy chcesz to czytać, czy nie. Ty lubisz tłumaczyć, to jak nie, chcesz, nie to możesz. Chce mi się. Nie chce ci się. Znaczy nie Dobrze. Chce mi się, bo i tak tego nie zrozumiem, no tyle. W sensie tej zagadki, tak? No ja dobra, wiem, co czy dalej, zagadka? Bo już mi się nie chce tego tłumaczyć, bo to jest beznadzieja. Zróbmy to już tak, jak to ma być. Bo tutaj też widzę, poniosło kogoś. A to? A dobra, no i zostało. No? I zostało nam w ekwipunku. Zostało nam w ekwipunku do przeczytania, bo coś ona wzięła. Tylko nie wiem, czy do Journal, czy do Grimoire. Do Journal idę zobaczyć. Zaraz Journal. Wiesz? Jest napisane, że Enchanter, tu już pokazaliśmy zakończenie. Lara musi zdobyć. Lara musi zdobyć. Wcześniej trochę. Łapacz snów. No, jest taka napa w ogóle, i tak no. dalej. I tu jest podpowiedź: This book must have something, lala. I mamy w ogóle dwa wybory. I to też jest zakończenie, jedno z wielu. Bo możemy posłuchać Beatrice i jakby grać w jej grę. Albo zaryzykować wszystko i do tej naszej wróżki, nie? To, co ona nam zaproponowała, czyli łapacz snów. I to zakończenie też trzeba będzie pokazać, to drugie. Ale to najpierw zróbmy zagadkę, nie? No proszę. A jeszcze w Grimoire muszę zobaczyć, czegoś nie ma, bo już tam dawno nie patrzyłem. Nie, nie, tak, nie wiem, co było. Mars, Jupiter. Tak, jeszcze czytam szybko, czy tutaj coś było, ale widzę, że jest inkantacja, tylko nie wiem, czy to nie jest inkantacja jakaś, żeby go odczarować, czy coś. Ale spokój. Aha, te fasolki tak. obracają szczałką. Jedna obraca tą długą szczałką, a druga tą krótką. Aha, no ale są cztery fasolki. Tak, ale interesują nas te dwie na razie. Przy słoneczku, tak? Przy tym zegarze, tak. Czyli przy słoneczku. No i co teraz? No i teraz jest napisane tak. Ale w Journalu, czy gdzie? Nie, w tej, gdzie jest ta dziura w ścianie z gwiazdami, no. to koło tej fasolki jest ta biblioteczka, nie chciało ci się tego tłumaczyć. Tak? Mhm. Już wchodzę w to. Cause this word for plaguing, to jest to? My beloved Beatrice with this sickness? Coś tam? To jest o to ci chodzi teraz? Ale gdzie ty to masz? Taki list. Nie wiem, no w tej biblioteczce co koło gwiazd dziura z gwiazdami. Bo nie wiem teraz, co mam zrobić. Jest jeszcze jakaś biblioteczka tutaj? Nie. Skąd ty to wzięłaś? W sensie... No koło gwiazd. Jest taki obraz jakby z kulą ziemską i dwa... Taki wielki obraz i koło niego jest ta biblioteka. Aha, no to tutaj jest napisane coś takiego? No. Ja mam Day 1038 coś, tak? No. To czytałaś to? No. It has been nearly 3 years and I'm not even close to a cure for it. Mhm. Ale ta czcionka, ach. Dobra, robimy to. Co, mam te fasolki klikać? Tak, tylko trzeba sobie dopasować, bo ogólnie chodzi o daty. Jak masz tę książkę z tymi
drogą mleczną, że tak powiem. Mhm, czyli tam. To masz 1 do 12, tak? I planety są podpisane do zodiaków. I teraz trzeba połączyć jeden z drugim. Mhm. Bo tam chodzi o datę. I tu, gdzie jest te Celestial Bodies, tam, gdzie mamy tą pierwszą biblioteczkę z tymi kryształami opisanymi, szafir i tak dalej, tu jest legenda, jaka ma być do jakiego. No. No i na podstawie daty, i teraz nie mogę przypomnieć, skąd tą datę wziąć, poczekaj. 20, tu 18? Było gdzieś napisane o tej dacie, ale teraz nie pamiętam gdzie, bo nie mogę znaleźć tego. Poczekaj. Nie, bo ten szafir jest do Virgo. No kurczę, gdzie to jest o tym napisane? Sea Chapter 17, Sea Chapter 15, ale to może w tym Grimory. Przestań, pestka, bo cię wpierdolę. Zaraz journal. Była data gdzieś. Gdzieś tu jest data zapisana. Gdzie jest ta data? Czemu ja tego nie mam? No to może w tym. Przestań. To, co czytaliśmy. Boże. Może ten koty pieprzone. D1046? Nie, bo jeszcze jest na stole liścik i tu będzie. Boże, gdzie dobra. Jest jakiś stół? Tej mapy z globusem. Właśnie, wiedziałem, że mi czegoś brakuje, Boże. Mapy z globusem, dobra. Idę szukać. Tam dziura gwiazdy, nie? No tu jest stolik, a ja nic tu nie mam na tym stoliku. To wzięłaś już pewnie w Grimmore masz. Netherworld, ostatnia kartka Netherworld. Jest napisane. When the sun sets on 31 of October. No, jest zaznaczone, no. No i to jest już podpowiedź dla nas, tak? 31 oktober. Okej. Okay. Czyli oktober, nowember, październik, tak? Mhm. 31. No to to znowu nie. Tu. Nie ta tabliczka, oczywiście. Tutaj są te daty. Tak, 31 oktober, czyli skorpion, tak? Takie M z taką laseczką jakby, tak? No to moje. Aha. No i mamy M, czyli mamy pierwszy znak, tak? No, ale trzeba dopasować sobie to M i jeszcze do czegoś, tak? Do... tej drogi mlecznej, tak? Do drogi mlecznej, ale żeby to zrobić, to M jest... gdzie? M jest... gdzie jest ta droga? Aha, tu. Czekaj. Skorpio, Pluto, Mars. Skorpio, Pluto, Mars. Ósemka. Dobrze. Czyli ósemeczkę mamy taki jakby znak zapytania, powiedzmy, czy tam, nie wiem. Coś no, takiego. Na odwrót, tak. No dobra, na do góry nogami znak zapytania. Czyli Pluto, Mars. No i wracamy do tej tabliczki, zobaczyć Pluto, Mars. Pluto, no Mars Pluto. I teraz, no jest Pluto i jest Mars. I teraz to jest pytanie, które wybrać, nie? Pluto był w nawiasie, czy Mars? Kurwa. Mars będzie chyba. No to robimy te fasolki, czyli M zawijane. Czekaj. Nie wiem, która co robi. Ja od lewej jadę tą długą na M. Ale mi się tu nic nie przestawia. No kręci się szczołeczka, nie? Aha, tutaj. M zawijane. Musi być z takim, no, jakby ogonem, z takim, nie? Tak, z ogonem. No i robię Mars, czyli takie kółeczko z kresesu, z czołeczką. Dobra, mam tego Marsa. I żeby to... I teraz Pluto to jest, no, taki znak. Nie Pluto, tylko Mars. Takie kółko z krzyżem. Aha, dobra. O Jezu, miałam to. No to musisz naokoło przelecieć. No to nic no, tak ta zagadka jest, nie jest jakaś super trudna, ale uważam, że troszeczkę... przetłumaczyć. Że troszeczkę trzeba się nagłowić. Najbardziej trudnym rzeczą był ten piedestał z tym kolorem i szafirem, ale do tego jeszcze dojdziemy. No ale widzę, ja tam jakoś, nie wiem, zobaczyłam, że to ten kolor.
Dobra, mam to zrobione. No, ale w ogóle tak, skąd się skapnąć, że to chodzi, bo ja bym na przykład nie wiedział. No, z piedestałem to już troszeczkę przesada, nie? Tak. No i mam no, jak się odwrócisz teraz? Jak się odwrócisz na te gwiazdy za siebie, to mm-hmm. faktycznie wyszło nam coś takiego, tylko że tak jakby źle. Mhm. Mm-hmm. Więc trzeba je po prostu tak poprzestawiać, żeby było dobrze tymi drugimi... Ale fajne. Podoba mi fasolkami. Się, tylko to trzeba zrozumieć. Tak. Fajne, fajne. Wyszło mi, że z lewej dwa razy, a z prawej trzy i jest git. Mhm. Dobra. I dostaliśmy jakieś projection coordinates. No, mam jakąś taką kulkę, no. A to nie jest do broni? Naboje jakieś? Nie. Ja nie mam tego w ekwipunku. Takie a, mam, dobra. Tak. Mhm. Jak się, no. No dobra, ale to nie koniec, bo trzeba zrobić jeszcze jeden znaczek. No, jaki? Szybko zobaczymy. Przez V, no. Tak? No to Virgo Merkury, szóstka. Takie coś. Virgo Merkury, szóstka. No i to trzeba ułożyć. Virgo Merkury. Szóstka. No to trzeba zobaczyć, jaki to jest znak zodiaku, Virgo. Virgo Merkury. Merkury to jest taki u góry Jinx pojedynczy. Czekaj. Virgo. Co to jest? Aha, M takie zawinięte. Dobra, już idę ten znak zodiaku przestawić. Znaczy fajna ta zagadka, tylko ja dalej nie rozumiem. Te układanie mi się podoba, ale... Virgo mam. Powód tego układania, jak to zrobić, to tego dalej nie rozumiem za bardzo. 6-9, spoko. Teraz zawinięte M robię. No bo patrzymy teraz na kryształ drugie, tak? Druga data jakby, znaczy data, kombinacja. Kryształ odpowiada Virgo, temu Virgo. Co? Virgo Merkury? Czyli takie coś, znaczek z rogami. No. No rób to. Która fasolka? Jak to było? To była taka taka z takimi łapkami. Jak to wyglądało? Na ślepo będę robić, bo nie chcę mi się iść tam tego czytać. No ale to mi znowu ten ludzik wyskoczył. Znaczy taka kreska długa mi wyskoczyła. Szóstka. No to nie, to jest źle. Coś jest źle. Aha, w złą stronę go ułożyłem. Virgo Merkury. Szóstka. Virgo Merkury. Czekaj. Dobra, ukręcę go w drugą stronę. No dobrze mam, okej. Okay. Udało zrobiłam się. Zrobiłam Virgo Merkury. A nie, nie zrobiłam. Czemu się nie wybrało to? Co to mi się wybrało w ogóle? Jak ja oszukana gra? Przecież było coś innego wybrane. Gdzie jest to z tymi rogami? Przecież wybrałam to, no przysięgam. Że było wybrane. Może cię przekręciła niechcący. Ale o 5? Niechcący? No więc uważam, że trudne to było. Fajne, trudne. Ale trudne. Ciężko no, dopasować, że kryształ, że ten kryształ odpowiada temu tutaj z tej strony, a że te Virgo, a potem z tym Virgo zachęconym M i co drugiej książki dowiedz się, że z gwiazdozbioru to jest szóstka. Aha, bo ja mam to do góry nogami. Znaczy na odwrót. I z Virgo wychodzi, że ta szóstka to jest Merkury. No i Merkury okazuje się, że jest ten właśnie takie u góry taki półkółeczka, nie? No, fajne, dopasować co można, ale naprawdę można utknąć na długo. Dobra, zrobiłam. Coś mi się zrobiło. Tak, tak na podeściku jest tam taki kryształek. Na jakimś podeściku. O, tutaj. O Jezu, taki malutki, jak to wiedzieć, że to się takie coś zrobiło. Uh-huh. Jak to się nazywa? Aha, ten szafir. Dobra, czy ten szafir mamy iść tam dać mu na ten piedestał w końcu, do tego pokoju jego? Tak? Tak, ale moment, bo wyjdź sobie na zewnątrz na teleskop. Zapisz przede wszystkim. Tutaj od razu po lewej. Na dole jest taka żółta jakby... Ja byłam tam, ja walczyłam, ja nie wiem czy ja chcę to robić teraz. A czekałaś tą minutę aż ona umrze i pokazałaś tą śmierć? No, w sensie, że co ją w łańcuchach wzięli, nie? Tak, no to dobra, ja to no to pokazaliśmy to, chyba. Mhm.
No to to jest kolejne zakończenie, jak coś, nie? To już rzuciliście. Dobra, wracamy, nie? Tam, no i teraz idziemy mu ten kryształ dać, tak? Tak, tak. Dobra, no to biegnę. No więc uważam, że ciekawa zagadka, ale bardzo trudno. Gdzie te schody na dół? Tu, dobra. No trudna, trudna. Fajne to wymyślone, naprawdę. Ale ciężko, ja bym nie domyśliła się chyba. Nie wiem. Ciężko. Czy tą datę znaleźć podkreśloną? Kurde, źle biegnę. Tą datę, ale najgorzej mi z tym podestem poszło, że to jakieś w ogóle kolory, znaczenie ma. No, to bardzo ciężkie. No i okej, okay. Mamy takie coś. O, kółeczko. No to kółeczko, to zobacz co to jest w ogóle. No już, bo ona nie chce tego wziąć. Czemu? O, dobra, wiesz. Już czytamy. Co my tutaj mamy? Sidestone i Combine. Z czym? Z Magic Staff? Okej. Okay. No. Choose spell. Albo separate. Czy to jest celownik? To jest celownik. Aha, super, naprawdę. No. I co dalej? Moim zdaniem wracamy do góry. W sensie A. I tam skąd przyszliśmy? Idziemy walczyć? A walczyć? To gdzie? O, idziemy na teleskop. Zaś? Mhm. Nie wiem, czy ja popatrzyłem przez niego. No patrzyliśmy chyba. Ale ja mam save czytane wszystko na świeżo, więc nie wiem. Dobra, no to idziemy, może też trzeba spróbuję. Prostu, no nie? Dobra, ja też spróbuję, nie? Ale lara. Boże, w ten Enchanted Chairs dobiłem, nie chcą. Boże, ja wpadłam zaś w te pająki. No, muszę popatrzeć. Pokoju. Dobra, no to właśnie pokazuje się to białe światełko. Trzeba po prostu w nie strzelić. Tyle. No dobra, mi się pokazało. Dobra, sobie przybliżę, bo ja tak nie trafię. Trafiło się, czy nie? Nie trafiłem! Nie wiem, czy dobrze zaklęcie mam w ogóle. Ja mam te... No ja mam złe, bo ja mam te zamrażane. No ja też właśnie. Dobra, to jest źle, bo to nic się z tym nie dzieje niestety. Dobra, trafiłam, dobra. Zniknęło to. Mm-hmm. No i to jest tam po... Spadło na dół. Dropped something. No i to jest tam duchów. Jak się nazywa duchów, co? Łapacz. Czy to jest to tutaj na dole? Na dół, no spadnij sobie. Światło, właśnie, żeby... też kuźwa. Aha, tutaj jeszcze można na chwilkę, znaczy jeszcze tu spaść na dół. Na chwilkę można spaść, tak. I jeszcze na dół, i jeszcze na dół. I idę to zabrać. I to teraz się mogę położyć na tej kanapie i coś się stanie innego? Mhm. Dobra, aha, czyli zaś muszę iść do góry. Mhm. No i brakuje nam tego sekretu. Teraz powiesz mi pójść do Beboka i go odczarować, no ale cóż. Kaczora? Mhm. No to chodź, go odczarujemy. No ale jest... Nie masz sekretu, no nie pójdziesz. A co ja teraz mam zrobić? Gdzie to kurde ta droga? Tu są te schody chyba, tak? Te drzwi pootwierane, to jest to? Tak, dobra. Tak. Czyli my idziemy gdzie znowu, do teleskopu, czy co? Aha, nie, położyć się na kanapę, dobra. No, spróbować się położyć, tak. Ale co tutaj niewidzialne mi blokuje tego coś? Bijatyki zaś? No i teraz będzie walka i będzie koniec. Aha. Czyli w te żółte walka... światło wchodzimy, czy co? Tylko, że ta walka, ja już widzę całą hajnę i powiedziesz, że tego nie kończysz. No to nie kończ. Nie w żółte światło, tylko w Enchanted Chair. Uncharted. Uncharted, okej. Okay. Dobra, zapiszę sobie przedtem i zobaczę, co tu się wydarzy. Kładź dupsko. Dobra, narobimy. Troszkę należy. Mój młody sobie piękny taki łapacz sufit, no ale naprawdę ładny. Taki beżowy z piórami, taki beż połączony z bielą. Wielce chciałam, no to niech ma. Muszę to ściszyć. Herbatka. No i larwa se stoi. Boże, ta ryj jakiś w ogóle bez szczegółów. No, dramatyczny jest. Dziwna. Jesteś gotowa na to, co to będzie? Bo ja nie. Po pladze myślę, że tak. Nie będę ci mówić, co trzeba robić, ale sama się to myślisz. No ale trzeba, herbaty się napić. Cichutko co? Teraz, mam napisy, lol. Jestem najlepsza.
You think you can beat me? Boże, ten śmiech po prostu zasługuje na Oscara. Tak. Ale jabłko już. Boże. Don't get ahead of yourself, rat. I'll crush you. No Jezu, ta muzyka. Zapisuję i muzy nie ma. Przepraszam bardzo, ale... Koniecznie. Mnie taka muzyka denerwuje. Ogólnie... Dobra, widzę, że... Wysłała ze swoich kolesi. Kill her, no! Kill her! Dobra, ona jest w jakiejś bańce mydlanej, tak? Tak, zabijam do boków. Mhm, no już ich zabiłam, ale jakby do niej dotrzeć, o co chodzi? No, zobacz. Rozejrzysz się naokoło siebie, wiem, że nie ma czasu, ale mrygają takie kryształki. Fasolki są? Fasolki mrygają i można ją wtedy walnąć, jak się tą fasolkę zestrzeli. Ale że najlepiej, tylko że najlepiej, żeby ją walnąć, to trzeba ją najpierw zamrozić i dopiero potem strzelać, rozumiesz? Głupie trochę, to ja muszę czuć amo zrobić? No, to trzeba wszystko bardzo szybko, to jest ciężko. To do jak przejść w fasolkę, jak trafisz, to czuć na Frosta. Strzelasz ją raz, ona jest zamrożona i z powrotem na Blaze'a. No to zrobiłam, ale nie widziałam jakiegoś postępu, żebym coś dobrze zrobiła, nie wiesz, o co chodzi. No ale co? Tak robisz. W sensie, że nie widzę, mógłby chociaż być jej pasek, wiesz, o co chodzi, żeby będą człowiek... fazy kolejne, w sensie tak to będzie wyglądać, że nowe fasolki będą się robić. O Boże, całe życie mi zlazło, niechcący wpadłem w nią. Jezus, ciężko to jest. No, niestety. W sensie takim, że... Podpaliła mnie Franca. Aha, to muszę zapisywać cały czas. Chciałabym zobaczyć mryganą fasolkę. Mam. Nie umie sobie trafić w fasolkę, wiesz? Zabijałem je zaś. No ciężko też jest w to trafić, nie wiesz co oszukiwać. Aha, czemu ona nie jest zamrożona? Znaczy bez tego swojego? Kupię. Trafiłam tą fasolkę. Aha. Ale ona zrobiła sama te ła i się i nagle była dostępna do strzelania, to nie rozumiem. Może, można też, bo tam, jak zrobisz dobrze, to załączy się kolejna faza i wyjdą nowi przeciwnicy. Nie umie trafić fasolka. No w tych fasolek potem będzie więcej niż jedna. No ale trafiłam fasolka, ona się nie znikła jej ta ochrona. Bo są dwie teraz pewnie. No nie wiem, gdzie jest druga, nie widzę. To mi robi. A widzę. Z drugiej strony to tylko, że to jest na czas. Te one to trzeba w miarę szybko je trafić. Ja nie umiem. Wyszły mi jakieś skorpiony. Uh-huh. Kurwa, podpaliła mnie. Myślałem, że zdążę. Ale czemu ty broń schowałaś? Te motyle w ogóle, nie? Jest spokój. Baroka też pomysłowa, ale już mam dość. Mhm. Lepsze to niż te wiatry głupie i tak dalej. Że co? Nie mu. Jestem skorpion, ale już umarł, no podpala tak? Mnie na jednym strzałem, jak ona mnie wcurwia. No czemu ty tą broń chowasz sama, szkurwa? Umrę. Ona ma samą naprowadzaną oszukistkę. No ma. A Lara zanim się ruszy, to jest dramat, nie? Dwa minie 2,5 roku. Jestem skorpion. Poszła do kuwety, jeszcze kolejna szmata, nienawidzę. Wyjdź stąd! No, przynajmniej tyle się posłuchałaś. Dostała pierdol, dostała w dupsko i jeszcze teraz coś na złość zesrać. Nie widzę tych fasolek już, przez to wszystko. Mhm.
ciągle mi robi, ona podpala mnie, nie mogę poradzić. Właśnie nie odzywam, się skupiam jakieś, tylko nie widzę fasolki mryganej teraz. Jak zabiłam skorpiona, wiesz? I... Jest bardzo wysoko nad nią, a druga jest jakby też wysoko. No, tylko że ona mnie szczela cały czas, nie? Tak. Najgorsze jest to, że jak ja szczelam przez tą bańkę, to ja w tą bańkę trafię zamiast tą fasolkę. A, mi się to ona nie trafia. Zanim ja trafię, to ona mnie podpali 500 razy. No, a co? Ona mnie spala od razu. Tak. O, Lara oczywiście nie celnie, bo źle stoi, nie? Mhm. Szmata. Właśnie też tak mam teraz. Taka jak i ona. No nie widzę, że jest na czerwono ta fasolka. Czemu ja nie trafiam, czy co? Ja nie umiem się trafić, no niestety. Ja już się stresuję, bo wiem, że ta pestka poszła na strać i teraz będzie mi śmierdzieć. O Boże, no jak już trafię, to ona mnie też trafi. No i tyle było. No i tego życia nie mam, spoko. Już ja nie umiem trafiać tak na szybko tym. Ja umiem. Nie no, ja tu nie chciałam w tym smrodzie. Ci stary też. Zastraw się, ale jebie. Jebie kurwa, jak stań, daj spokój. No ale podpaliłam. Ja nie umiem tego celować tak szybko, no sorry. Ja nie umiem celownikiem tak szybko pracować. Przecież nie umiem. Pizdo jebana. Stwierdziłaś, że za daleko stoisz, no ta larwa jebana. No ale trafiłam do fasolkę. Została. Może nie trzeba jej zamrażać nawet. No nie wiem, czy da się więcej w nią poszczelać wtedy, jak ona jest zamrożona. Nie mam wrażenia, że tak, ale... Głupie to jest, Boże, jakie to jest żenada. Czekałem na to, powiedziałam, że tak będzie. No, strzeliłam fasolkę, ona mnie podpaliła. Nie umie tak szybko tej fasolki zrobić. Nie, no, żebym strzelać. Miałam zamiast fasolkę. A ja na jednym jadę już cały czas. Już to jest źle, że tak robię. No, super, chcesz bardzo, nie mam pytań. Nie wiem, czy ja trafiłem, tak szczerze. No niestety, ja zanim wyceluję, to się palę, więc nie trochę nie rozumiem tej mechaniki tej gry, ale spoko. Autorzy na pewno to przechodzą bardzo szybko, te customy, które robią. No. Trafiłam tą fasolkę. Ty też może nie trafiam, a... Gin już, macisko. No trafiłam, no jakie głupie to jest. No na czerwono są wszystkie, halej nam czekać. Czemu na brańkowa sama, bo ja nie rozumiem. No ale to palona no, jestem i umieram. No to spoko, gra. Nie mam pytań, ale... Dobra, została. Się... Trzy razy te fasolki potem trzeba zrobić, żeby... Aha. Spoko, teraz centaur, minotaur, no ale ja nie rozumiem, jak ja mam unikać tych ciosów i celować w tym samym momencie, bo nie kupię. Poczekaj, to szczeli, skoczyć do przodu i celować od razu, nie? No ja nie umiem tak. No, no cały musisz czas umieć. Widzisz, ona szczela strzał za strzałem robi. Jak ja mam to ogarnąć? Jest jeden strzał, który zabija na raz i to jest najgorsze. A te fasolki jeszcze znikają. W sensie, jak za długo się nie trafi, to aha, się okazuje, że trzeba... Aha, tutaj jest fasolka, no widzę. No, ja też zanim ja zobaczę, to już mnie podpala dawno. Zanim ja się w ogóle ogarnę, gdzie ja mam celować. Także, no. No, no mówię, to ostatnia końcowa walka i tyle, nie? No, bo w ogóle życia nie mam. No, ja trafiłam tą fasolkę, ja pierdolę, ileż można. No, dalej jest nietrafiona, spoko. To ja nie wiem, jak ja mam to trafić. Co? Trafiłem nagle na ślepo, ciekawe. No, i podpalona jest ta wiela. Ja też właśnie, w tym momencie to powiedziałaś, to... Okej, jesteśmy. Ja ogólnie wzięłam save'a, bo chyba sytuacja z taka jak była w monastery, że coś trzeba rozstrzeliwać, tylko że u mnie po prostu nie działa i przedmiot, który mamy zburzyć, się nie niszczy. I stwierdziłam, że super pomysł, ale wykonanie chujowe, jak w większości customów ostatnio. Będziesz zaraz podsumowywać grę. Ja sobie daję głośniej, bo wiem, czeka scenka, będzie jakaś czy co. Ona łam nagle wzię... Ładna tapetka. Aha. Czekaj, bo nie wiem, czy coś będą zaś straszne rzeczy robić tak jak ostatnio. Łańcuchy. Aha. Okej. Okay. Niby niebo. Aha, nastał dzień, dobra. Wow. Taki jej taka rezydencja, a? Nie ta cegła czerwona. O, dobra, ona mówi cicho. Aha, this is the deed to this land. My name is on there. I have complete ownership of this mansion. I wouldn't want to live here anyway. Sorry, everyone. I couldn't save any of you. No co cieniasko, właśnie tam minęły, pomóż im. No mamy złe zakończenie, bo powiedziała, że nie mogła pomóc wszystkim, a jednak mogła. Mamy 3 na 4, bo 4 na 4. Ending B, super. Czy jest ABCD? Niestety.
Nie wiem. Mamy takie w miarę zakończenie średnie, szkoda. Może jakby z właścicielką tej posesji, ale... Aha, tam i tak tu nie będziemy mieszkać dalej. Mam bardzo głośną muzykę, więc poczekam aż promienie się, bo nie da się tak gadać. Nie będziecie słychać ani nic, także ja to przetrwę trochę przed tym. Poczekajcie, w sensie zaraz się słyszymy. No. O Boże, Kalara w ogóle! Fajta baba! Sponge, nie? DJ Full, kuj ich tu jest. No ale piega, wszyscy fajni, tak? Agent, moja kochana. Horus Agent, klona. A mówię, że z Raymana. O, larwa. Game testing. Było ich dużo, DJ Full. Maryla. Maryla była. Aha. Ta baba straszna. Tak. Thanks for playing. Okej. Okay. No słucham. A my wszyscy. Ty pierwszy. Nie, bo ja zawsze pierwszy. Ja jem aktualnie, więc zaraz cięcie. Boże, głośno. No to ściszyłam, bo to... Czekaj, pogryzę i już będę mówić. No pewnie, bo ty teraz żresz zamiast odpowiadać. Mm-hmm. Hit. Okej. Okay. A więc tak. Kasno bardzo ładny, bo ta posiadłość mi się podobała. Jeżeli chodzi o pomysły z zagadkami, z różnymi rzeczami tutaj do robienia, to były naprawdę na wysokim poziomie. I tak dalej. Czyli, że ładny, bardzo kreatywnie autor, bo były rzeczy, których nie spotykaliśmy wcześniej w customach. Fajna fabuła. Bardzo mi się podobała. Że są cutscenki i jest coś więcej niż stojąca Lara po prostu nagrana i coś mówiąca, nie ruszająca nawet ustami. No i fajnie. Cieszę się, że ktoś robi takie zajebiste rzeczy. Tylko moje pytanie jest, po co je robi, skoro one nie działają? Bo to, że on sobie coś zamierzył, że będzie tak i srak i będzie super zajebiście, no to okej, okay, cieszy mnie to. Tylko, że denerwuje to, że to czasem nie działa, bo się baguje, bo jest źle zrobione. I nie zdobyliśmy sekretu, a ja nie mogłam przejść do końcowej walki, bo mi nie działało. Bo coś się nie aktywowało. To mnie denerwuje najbardziej w tych customach. Że oni chcą robić zajebiste rzeczy, mają wizję, że coś wyjdzie tak, tylko nie biorą pod uwagę tego, że czasem to nie działa. A to musi działać, żeby było fajne i żeby ktoś mógł osiągnąć to, co oni zamierzali, żeby osiągnął, a czasem się nie da. Ale ogólnie, no nie wiem, co mam powiedzieć. Zdenerwowałam się trochę pod koniec, że mi to nie działało, ale... Podobał mi się ten custom jednak, bo dużo pracy tu jest włożone, tylko że parę rzeczy nie działa. No i tyle ode mnie. Nie patrząc na perspektywę Agi i to, że miała problemy z jakimiś portalami przekręcanymi, czy jakimiś bugami, bo ja na przykład tego nie miałem, uważam, że custom jest napompowany z wartością względem tego, co zostało w nim zbudowane, czyli ta posiadłość, do granic możliwości. Tam jest po prostu tyle
Masz wrażenie, że pustek pomieszczenia to wszystko, a nagle okazało się, że jest kolejne zadanie, są jakieś duchy i szukasz sobie biblioteczki w poszukiwaniu jakichś książek do oddania bibliotekarzowi nagle z dupy. Mimo, tak, że dużo się tam nie działo, pomyślałabyś, nie? Że tam jeszcze można coś w ogóle szukać gdzieś w tych pomieszczeniach, bo już niby tam byłaś i zrobiłaś wszystko, tak? Więc fajnie, że zostało to do granic możliwości właśnie porobione. I dobrze, że ci tak przerwę, sorry, dobrze, że działało nam to, że poszliśmy gdzieś i porozmawialiśmy, coś zrobiliśmy i na przykład w ogrodzie się pojawiły motyle, które wcześniej nie było. Albo było, okno nagle było stłuczone, a wcześniej nie było. I cieszę się, że to wszystko, te dodawanie innych możliwości w pomieszczeniach działało na 100%. Mhm. Już, przepraszam. Filmowość tego customu. Po prostu nie jest tak, że grasz w posiadłość i nic się nie dzieje, tylko faktycznie prowadzi gracza za rękę fabuła. Jakby to, co robisz, ma odzwierciedlenie bezpośrednio w grze i w świecie zbudowanym, a nie, że no, jest cutscenka na początku gry, ty teraz zrób milion questów i walcz z bossem i koniec. Tylko faktycznie czuć, że jest progres, że w ogóle bardzo dużo rzeczy jest porobionych na złość, w sensie okej, okay, jest ta Beatrice i ona to robi, ale no. Są takie momenty, gdzie pójdziesz i giniesz, albo cokolwiek, bo tak, fake. Bo poszłam wziąć apteczkę i mnie wciągło i umarłam, nie? No, zajebiste. Ogólnie utchnęliśmy parę razy, na przykład troszkę się motaliśmy w szklarni. Bo jakieś ona z dupy wyciąga rzeczy z niewidzianych tekstur. Okazało się, że potem to miało sens. Jeszcze ale to pomieszczenie tak. Z lustrami, gdzie jakby odbicie nie było odwzorowaniem tego, gdzie wchodziliśmy w dziury, nie? To było dopiero widać w momencie, kiedy doszliśmy na sam koniec, że tam jest coś takiego. Ja dopiero wtedy to widziałem, że to jest tam. Ale z dołu, kiedy patrzysz i chcesz wskoczyć w to okno, to ono nie jest z tej strony. Bo jest perspektywa zdupiona. No. I to pomieszczenie chyba nam najbardziej dało w kość. Długo tam byliśmy, bardzo. Ale cała ta zagadka ogólnie z tymi czterema światami różnymi, te płytki trzeba było naskakiwać na nie i właśnie to był jeden ze światów, to było fajne. No, ale przechodząc do minusów, to, że nie poszliśmy w takiej kolejności gdzieś tak jak sobie wymarzył autor. I to, że się stary, welcome. Tak, i że się zjebał jakiś skrypt, i że się nie otworzyło, klatka się nie otworzyła, no to już jest słabe. Okej, okay, jeśli robisz tak rozbudowany custom i może się tak zdarzyć i masz tego świadomość, albo nawet nie, to zrób tak, żeby ta klatka zależała od czegoś innego. Nie wiem, od jakiejś dźwigni, którą można drugi raz przeciągnąć. Albo przycisku, albo żeby można było ją po prostu zestrzelić. Nie wiem, cokolwiek, co nie zabroni ci tam wejść. Żeby była jakakolwiek alternatywa, nawet troszeczkę cheatując. A tutaj się tak nie dało. No, bo nie mieliśmy flar. No właśnie. Więc ubolewam nad tym kaczorem. Bardzo. Jest mi szkoda. Chciałbym zobaczyć to, jak ona z nim tam gada, to jak ona go odczarowuje. No, to jak pewnie. To się kończy. Żałuję. Bardzo mi jest szkoda. I zagadki, bardzo pomysłowe, kreatywne i trudne. Bardzo trudne, no. Zwłaszcza ta końcowa zagadka, to całe pomieszczenie końcowe, trudne. A co to było z tym żabą, z tym telewizorem w końcu? Co myśmy tam z tymi oczami mieli zrobić, tej żaby? Ja nie pamiętam. Jak mieliśmy łom, to się okazało, że można było rozbić telewizory i tam były sekrety. Aha, dobra. No. No. Wkurwające te duszki były, bo one potrafiły... O Jezu, tak. Ale okazało się, że jak mieliśmy tą laskę, to mogliśmy je zabić dużo wcześniej no, już. Ale kto to wiedział, nie? No. No właśnie. No to tyle ode mnie. Myślę, że poruszyłem najważniejsze kwestie tutaj tego wszystkiego. No ta walka końcowa... Nie wiem, może to było jakoś inaczej zrobić. No nie wiem, no ja definitywnie... Trafiałam w tą fasolkę. No kurde, miałam celownik na samym środku tej fasolki i ona się dalej świeciła, że nie. Mm-hmm. A tym bardziej, że ja tutaj, ona strzelała no. Non-stop i ja się tylko zatrzymałam, żeby wyciągnąć celownik. Ja już byłam podpalona, nawet nie zdążyłam strzałkami sobie wycelować, bo się paliłam już, nie? Mm-hmm. Ona jakby się, nie wiem, zacięła i non-stop, wiesz, każde jej uderzenie było tym palącym.
brałam apteczki tam. Nie pomogło mi to, także wydaje mi się, że to, nie wiem, coś się spieprzyło i było na zasadzie tych kul czarnych, co tym koniem miałam rozwalać w tym monasterii, też się nie dało. Też już hajne miałam tam. Ale ogólnie chcę obronić trochę autora, bo na to, co on sobie wymyślił i to, co zamierzał zrobić i to, ile tu jest możliwości do spierdolenia, to, że tylko jeden sekret się nie otworzył, który oczywiście nie uniemożliwia przejścia gry, to i tak jest okej. Okay. W sensie, no nie powinno być. Ale tu jest tyle możliwości, co mogłoby nie zadziałać, że trochę szkoda, ale jakby tylko to było nie tak, tak, jeśli chodzi o skrypty. No ja mówię, bo jeżeli na przykład my tam coś zrobiliśmy i się rozbiło te okno, a nie daj Boże, na przykład byśmy pogadali z kimś, poszlibyśmy do tego pomieszczenia i te okno by nie było rozbite. Nie moglibyśmy iść gdzieś do dźwigni, no to już jest koniec. Fajne były też te z tymi wstążkami zagadki, że te wstążki były taką podpowiedzią, jeszcze takie fioletowe wstążki były, nie? I kitku było, a kitku umarło chyba, nie? No. Nie, no kitku, a nie wiem. Chyba wybuchło pod prysznicem, czy coś takiego, nie? Bo tam krew była. Teraz mi się przypomniało z początku tak, gry, było. Że kitku nas prowadziło, no, że ten piekarnik go na nas wysadza, albo że zamrożenie drzwi w czasówce, czegoś tak, takiego fajnie. Nie było. No, dobry jest ten custom, naprawdę, ale dobry kurde. Jest custom, warto w niego zagrać. I też jak się inaczej jak się też nagrywa, a inaczej jak się sam gra. No. Bo jak nagrywasz, to masz z tyłu głowy, gdzieś, że zaraz się skończy czas, trzeba kończyć odcinek. I tym bardziej, że jeszcze ktoś to ogląda, nie? Tak. I się stresujesz. Nie można sobie pozwolić na takie lizanie wszystkich ścian, jakby się grało samemu na spokojnie. No i tym bardziej właśnie jest szkoda, jak taki custom jest super, a pod koniec nagle coś ci się zdupcyło i... Tak. To jest... W ogóle chylę czoła dla Beatrice i babki, która dubbingowała. No pewno musiała mieć ubaw. Czemu? Nagrywając swoje kwestie i ten śmiech i to wszystko. Aj, no przecież może wiesz, ładnie, fajnie to zagrał. To miał być taki psychopatki fajnie. Śmiech, to tak. Nie miało być normalne. Ale to właśnie... Szacun. No. I w ogóle voice acting. Lary głos też był spoko, na często spoko, chyba, nie wiem jak się nazywa. Łamane. What are you doing, Lara? Wiesz, tak, tak. Kuźwa, to ona słuchać, ona bardzo nie? Dużo customu dubbinguje. Gdzieś tam ludzie współpracę jakąś podejmują z tą kobietą, więc też lubię ją. Brzmi no, jak Lara faktycznie. Zawsze będzie agent na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o głos w tych customach. Ja ją bardzo lubię przede wszystkim, także... Znaczy ją, jej pracę może, bo jej nie znam. No, także co, kończymy, nie? My kończymy, no... Ja nie wiem, czy coś jeszcze będzie, zobaczymy. No na pewno będzie gdzieś jak solo od kogoś, nie? Z nas, któregoś na pewno. Solo? Ale wydaje mi się, że jeszcze nagramy, bez przesady, zresztą... Postaramy się to wrzucać codziennie, nie? Tak, to będzie... Tak, ogólnie jeśli będzie jakieś coś, to będzie się pojawiało przez cały październik codziennie. No. Oprócz oczywiście innych tam jakichś może serii, nie? Bo tam jeszcze będzie pewnie jakiś train czasem, może się uda nagrać jakieś dybydy. No ale ogólnie będą te halloweenowe rzeczy, tak. Można powiedzieć. No. I słuchajcie, po Halloween od razu będzie, raczej wtedy to będzie dopiero ten custom, który teraz nagrywamy. Uj, i Boże. Mamy... I tam co się dzieje, to... Aha. Będzie listopad na to, żeby gdzieś tam to powrzucać, no ale grudzień chciałbym już pocisnąć ze świątecznymi jednak. Mamy custom, gdzie przez tyle lat grania w customy i przy ograniu tyle customów, żaden autor nie dojechał nas tak jak... zaczynając custom, bo jest pierwszy odcinek customu, gdzie po prostu szkoła wszystkiego. Jest wszystko naraz przeciwko nam, nie że super. Tak jak Aga powiedziała na odcinku, nie zawsze więcej znaczy lepiej, czasami mniej znaczy lepiej. Mniej znaczy więcej. Mniej znaczy więcej, mniej znaczy lepiej, bo tam jest wszystko najebane naraz. Tak. I po prostu, i to nie jest dobre. No ale to się przekonacie. No. My się z wami żegnamy, dziękujemy, zapraszamy do kolejnych odcinków, filmów, serii, wszystkiego. No. Cześć! Pa.